W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam 10 przerażających więzień, które już nie funkcjonują. Niektóre stoją opuszczone w ruinie, a do innych można się wybrać w charakterze zwiedzającego, gdyż zamieniono je na muzea. Dzisiejszy odcinek nagrywaliśmy w warszawskim Escape Roomie Wyjście Awaryjne w pokoju cela numer 4. Zaczynamy. Numer 10. Wyspa Diabelska. Wyspa Diabelska wchodzi w skład archipelagu trzech wysp na Oceanie Atlantyckim i znajduje się 11 km od brzegu Gujany Francuskiej. Jej nazwa dobrze oddaje klimat znajdującej się tam dawniej francuskiej kolonii karnej. Założono ją w 1852 i zamknięto 101 lat później. Z początku trafiali tam więźniowie polityczni zsyłani z Francji, na przykład opozycjoniści Napoleona III, a także zwykli bandyci czy mordercy. Większość z około 60-80 tysięcy osadzonych nigdy nie wróciła do ojczyzny. Pobyt w kolonii przetrwało zaledwie nieco ponad 2000 osób. Przemoc zarówno ze strony strażników, jak i współosadzonych była na porządku dziennym. Dodatkowo brakowało żywności czy infrastruktury sanitarnej, a więźniom doskwierały także fale tropikalnych chorób czy ataki ze strony szczurów, mrówek czy nietoperzy. Jak pisze Ian Harvey z The Vintage News, jedyną drogą do ucieczki stamtąd było przepłynięcie przez ocean, ale poza kilkunastokilometrowym dystansem do pokonania, na więźniów czekały również zęby rekinów, które przyzwyczajone były do ludzkiego mięsa, gdyż większość ciał zmarłych w kolonii wrzucano właśnie do wody. Numer 9. Alcatraz. Niesławnego więzienia leżącego na wyspie na zatoce San Francisco nie trzeba nikomu przedstawiać. Przez 29 lat działalności placówki odbyło się aż 14 prób ucieczki. Podczas nich kilkunastu więźniów zastrzelono, niektórych nigdy nie odnaleziono, a dwóch utonęło. Co ciekawe, zanim w 1934 uruchomiono federalne więzienie, wcześniej Fort Alcatraz służył wojsku i pod koniec lat 50. XIX wieku armia amerykańska zaczęła osadzać tam więźniów wojennych. Podczas wojny secesyjnej w Alcatraz osadzano zbiegów wojsk Unii i sympatyków Konfederacji. Za kratami często można było również spotkać rdzennych Amerykanów, którzy sądzili się o swoje ziemie z rządem Stanów. Jak informuje History.com, w 1962 jednemu z więźniów próbujących ucieczki udało się dopłynąć przez rwące i zimne wody zatoki do brzegu, tyle że padł na nim nieprzytomny z wyczerpania i hipotermii, po czym został pojmany. Gdyby ktoś z Was chciał powtórzyć jego wyczyn, jest to możliwe dzięki udziałowi w triatlonie Escape from Alcatraz. Numer 8. Old Charleston. Więzienie Old Charleston, założone w 1802 i funkcjonujące do 1939, położone w Charleston w Karolinie Południowej, także jest dziś atrakcją turystyczną i szczególnym punktem na liście dla tych, którzy lubią opowieści o duchach. Wystarczy tylko wyobrazić sobie nocną wycieczkę po tym zamczysku, by włosy zjeżyły się na głowie. Jedną z dusz, która ponoć snuje się po mrocznych korytarzach Charleston, jest duch Lavinie Fisher, którą określa się mianem pierwszej seryjnej morderczyni Stanów Zjednoczonych, choć ciężko obecnie stwierdzić, co jest w tej historii faktem, a co dodano na przestrzeni lat powtarzania legendy. Lavinia i jej mąż John prowadzili hotel nieopodal miasta. Wielu gości, którzy się u nich zatrzymywali, już stamtąd nie wychodziła. Legenda głosi, że para zapraszała przejezdnych na obiad, podczas którego dyskretnie wypytywano ich o ich cenne rzeczy, po czym podawano im herbatę z trucizną. Osłabieni goście kładli się w pokojach, a nocą John zakradał się i zabijał ich nożem, po czym para ich okradała, a następnie pozbywała się ciał. Numer 7. Rummu. Więzienie Rummu w Estonii jest obecnie popularnym miejscem dla nurków i urban explorerów, ale zanim tak się stało, było miejscem przymusowej pracy więźniów osadzanych tam za czasów komunistycznych. Założono je w latach 40. XX wieku w okolicy kamieniołomu, w którym więźniowie pracowali do lat 90., czyli do czasu odłączenia się Estonii od Związku Radzieckiego. Gdy prace w kamieniołomie ustały i przestano pompować wodę, cały teren momentalnie został zalany, a woda pochłonęła na swojej drodze budynki czy maszyny kopalniane. Teren pozostaje w prywatnych rękach i można go zwiedzać, choć stanowczo odradza się nurkowanie czy skakanie do wody ze względu na liczne podwodne pułapki w postaci naruszonych konstrukcji betonowych, prętów zbrojeniowych czy drutu kolczastego. Numer 6. Eastern State Penitentiary.
Eastern State Penitentiary w Filadelfii zostało założone w 1829 i zasłynęło nie tyle sławnymi osadzonymi, co brutalnością personelu. Jak informuje TheTravel.com, przez prawie półtora wieku funkcjonowania ośrodka strażnicy rozwinęli cały wachlarz tortur stosowanych na więźniach, choć w założeniu więzienie to miało sprzyjać resocjalizacji w odizolowanych celach, a jego design wzorowano na klasztornej ascezie. W rzeczywistości jednak wykroczenia karano polewaniem lodowatą wodą i pozostawianiem więźniów na zewnątrz zimą, przywiązywaniem ich języków do nadgarstków w taki sposób, że próba rozerwania łańcucha skończyłaby się oderwaniem języka, uwiązywaniem ich skórzanymi pasami na wiele dni do krzeseł, czy wrzucaniem do podziemnej celi zwanej dziurą, w której przez 2 tygodnie nie doświadczali ani światła, ani kontaktu drugiego człowieka i dostawali tyle jedzenia, żeby jakoś przetrwać. Numer 5. Bodmin. Przenosimy się do Anglii, do miejsca znajdującego się na liście najbardziej nawiedzonych miejsc w tym kraju. Funkcjonujące od 1785 do 1909 więzienie Bodmin w Cornwallii było świadkiem ponad 55 egzekucji. Mówi się, że wielu straconych nawiedza obecnie więzienne mury jako duchy, choć raczej jest to zwykły chwyt marketingowy. Jedną z takich postaci ma być Selina Watch, która została powieszona za zabójstwo swego dziecka. Odważni mogą spróbować swego szczęścia i wybrać się na spotkanie z nią podczas nocnego oprowadzania. W czasach I wojny światowej to właśnie w tym przybytku ukryto angielskie insygnia królewskie. Numer 4. Missouri State Penitentiary. Zostało swego czasu określone przez magazyn Time jako najkrwawsze 47 akrów w Stanach Zjednoczonych. Upiorne miejsce rozpoczęło swoją działalność w 1836, a zamknięto je dopiero w 2004. Przez ten czas było świadkiem wielu ucieczek, buntów więźniów i egzekucji. W 1937 zaczęto odchodzić od publicznych egzekucji na szubienicy, a w stanie Missouri wprowadzono zamiast nich komory gazowe. Na stronie instytucji, która obecnie funkcjonuje jako muzeum, możemy obejrzeć sylwetki skazańców, przeczytać o ich zbrodniach, a także zobaczyć, co wybrali na swój ostatni posiłek. Numer 3. Parramatta. Najdłużej działające australijskie więzienie Parramatta rozpoczęło swoją działalność w 1798 i zakończyło ją w 2011. Obecnie także możemy zwiedzać jego mury na wycieczkach typu Ghost Tours. Zanim jednak zostało udostępnione publiczności, tylko nieliczni dziennikarze mieli tam wstęp. Oprowadzający ich strażnik twierdził, że często słyszy głosy czy muzykę w opustoszałym budynku i że za nic w świecie nie spędziłby w nim nocy. Na ścianach wciąż widnieją wydrapane na przestrzeni dziesiątek lat napisy, takie jak "Pomóż bratu w potrzebie". W piwnicy znajdują się ciemne izolatki, które nie miały żadnego oświetlenia. Od samego patrzenia na nie można dostać ataku klaustrofobii. Skazani na śmierć, osadzeni w Parramatta, byli wieszani poza murami jednostki na widok publiczności, ale śmierć mogła dosięgnąć ich także z rąk współwięźniów, gdyż przemoc nie była tam niespotykanym zjawiskiem. Numer 2. Dom terroru. Taką nazwę nosi znajdujące się w Budapeszcie muzeum przedstawiające działania dwóch totalitaryzmów, komunizmu i faszyzmu na Węgrzech oraz upamiętniające ich ofiary. Lokalizację muzeum wybrano nieprzypadkowo. To właśnie w tym miejscu najpierw mieściła się siedziba tajnej policji politycznej faszystowskiej partii węgierskiej, która przyjęła władzę w kraju w październiku 1944 na krótko przed zakończeniem wojny, a później komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa. Więźniowie polityczni zamykani byli w izolatkach na kilka miesięcy i nie spotykali nikogo poza strażnikami i oficerami prowadzącymi przesłuchania, a te wspomagane były deprawacją senną, biciem, podtapianiem czy wstrząsami elektrycznymi. Numer 1. Więzienie Con Dao. Zbudowane w Wietnamie w 1861 roku przez francuskich kolonistów dla tych, którzy stanowili zagrożenie dla kolonialnych rządów, szybko okryło się złą sławą. Jest to cały kompleks budynków więziennych na wyspie, z czego najbardziej znanym i najmroczniejszym obiektem są tak zwane klatki tygrysie, w których na przestrzeni niecałego 1,5 m² umieszczano po kilku więźniów, a ich jedynym oknem na świat była krata na górze. Po ustąpieniu Francuzów w latach 50. więzienie to posłużyło jako miejsce odosobnienia
wrogów podczas wojny w Wietnamie. Znajdowało się wówczas pod kuratelą południowego Wietnamu, sojusznika Stanów Zjednoczonych, którego rząd zsyłał tam komunistów. Pogłoski o łamaniu praw człowieka potwierdził podróżujący tam wówczas Tom Harkin, który zrobił w ukryciu zdjęcia i przemycił je prasie. Czy słyszeliście o jeszcze jakichś innych strasznych więzieniach? Dajcie znać w komentarzach. Dzisiejszy odcinek nagrywaliśmy w warszawskim Escape Roomie Wyjście awaryjne w pokoju cela numer 4, do którego serdecznie Was zapraszam. Koniecznie sprawdźcie linki w opisie, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły. Pionak.